Cześć, witam na kanale Info U Prawa. Końcówka lutego, początek marca. Jest ciepło, no co można teraz więc siać, a może jeszcze lepiej się wstrzymać. Dzisiaj o polecanych przeze mnie wysiewach i sadzeniach warzyw na przełomie lutego i marca. Posłuchajcie no i tutaj z radością Was informuję, że prawdopodobnie 29 lutego, więc już lada, lada moment, rozpocznie się sprzedaż mojej drugiej książki Planery Warzywnika. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Teraz zapraszam Was do zakupu mojej pierwszej książki, jak uprawiać wa warzywa. Jest to książka o uprawie 64 warzyw. Zapraszam do zakupu kalendarza Warzywnika 2024 i moich smyczek. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No i tak przełom lutego i marca nie jest to jeszcze połowa marca, nie wiem, koniec marca, gdzie będzie jeszcze więcej warzyw niż teraz powiem, ale teraz jest naprawdę bardzo dużo warzyw, w którym można już Siać, można sadzić, można rozpocząć ich uprawę. I patrząc na pogodę, teraz ma być świetnie, ale za jakiś czas ma być chłodniej, to, to też chcę was przed tym przestrzec. I polecam przy siewach wprost do gruntu zaopatrzyć się w agrowłókninę białą. Może ona być użyta już teraz, czyli po siewach do gruntu. Przykrywacie po prostu po siewach tą glebę tą agrowłókniną białą. Przede wszystkim jednak polecam ją mieć w gotowości, gdyby temperatury miały mocno spaść, a warzywa by jeszcze nie wzeszły, no to szczególnie wtedy ta agrowłóknina będzie ważna. No, bo jak jest przy wschodach, jak już mają te warzywa wzejść, a przyjdą chłodniejsze temperatury, no to może być wtedy problem. Te warzywa nawet mogą już nie wzejść, to może wszystko paść. Ale o tym będę też mówił. Teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do siewów wprost do gruntu i, i do produkcji rozsady. I na początek powiedzmy sobie tak: bakłażan, siejcie go na rozsadę. No, bardzo wam polecam ten termin, czyli właśnie, bo mówię teraz przełom lutego i marca batat również bardzo polecam właśnie teraz rozpoczęcie produkcji rozsady BUB, tutaj już jest czas na wszystko czyli siewy na rozsadę i sadzenie rozsady to bardzo dobry termin i też na oczywiście siewy wprost do gruntu i ja tutaj będę siał już, już lada moment właśnie będzie się wprost do gruntu zresztą nie tylko no tak jak ja wam teraz tu mówię że na przykład bakłażan nie wiem zaraz powiem o, o kalafiorze o kalarepie i tak dalej to ja to będę wszystko właśnie siał mniej więcej w tym czasie więc też zapraszam Was tutaj, bo będą o tym filmy, że właśnie jak dane warzywo siać. Nie wiem, zaraz powiem Wam o marchwi, to też będzie filmik później, jak siać marchewkę. No, w tym roku to będzie mnóstwo warzyw, będzie z 50 różnych, jak nie więcej. Tutaj się już bardzo wiecie, cieszę, że no, będzie to uprawa bardzo, ale to bardzo rozszerzona w tym roku. No i będzie mnóstwo właśnie tych warzyw. Nie tylko tych, co zawsze były, tylko też będą nowe, ale to. Kiedy indziej. Teraz przejdźmy właśnie dalej. Broku. Można już zrobić rozsadę. To też jest właśnie bardzo dobry termin. Cebula. Tutaj siewy na rozsadę, siew wprost do gruntu i sadzenie dymki. No ja za niedługo będę sadził dymkę. Siewów wprost do gruntu tak aż tak nie preferuję. Siewy na rozsadę już są u mnie zrobione. Chrzan i jego sadzenie. No to jest świetny termin właśnie na to, żeby ten chrzan sadzić. Czosnek zwykły i czosnek słoniowy. Też bardzo, ale to bardzo dobry termin nasadzenie właśnie tego czosnku, groch, siewy wprost do gruntu, świetny termin, polecam właśnie teraz siać, ale tutaj też powiem dla początkujących, bo niektórzy sobie mogą pomyśleć, no dobra, jak on mówi, jak, czyli jak ja mówię właśnie, że żeby teraz, że można teraz siać, i to jest bardzo dobry termin, to Muszą właśnie teraz siać, a to nie jest prawda, bo, bo w większości przypadków, nawet i w kwietniu, będzie bardzo dobry termin, ale nie w przypadku wszystkich warzyw. Też, też zrobię lada moment taki odcinek, gdzie dla niektórych warzyw będzie to praktycznie ostateczny termin na siewy. Ale to na innym odcinku. Tutaj teraz dalej. Kalafior, siew na rozsadę, świetny termin. Kalarepa, siew na rozsadę. Kapusta, siew na rozsadę. Karczoch, siew na rozsadę. Wszystko to naprawdę bardzo dobry termin. Koper ogrodowy, no mimo tego, że uważam, że kwiecień to jest naprawdę świetny termin, to teraz też się skuszę właśnie na takie siewy. Jest to niezły termin na siewy wprost do gruntu. Marchew, siew wprost do gruntu, świetny termin. Miechunka pomidorowa, siew na rozsadę, też świetny termin. Papryka, siew na rozsadę, bardzo dobry termin teraz. Pasternak, siew wprost do gruntu, również. No zresztą ja tutaj mówię praktycznie wszystko, że to jest świetny termin, bo jest więcej warzyw, ale ja tylko mówię dla tych, dla których według mnie to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry termin, żeby teraz rozpocząć uprawę. Pietruszka korzeniowa, siew wprost do gruntu. Pietruszka naciowa, siew na rozsadę i siew wprost do gruntu. Por, siew na rozsadę. Rabarbar, siew na rozsadę i sadzenie rabarbaru. Rodznek brazylijski, siew na rozsadę. Roszponka, siew wprost do gruntu. Rukola, siew wprost do gruntu. Rzepa, siew wprost do gruntu. Rzodkiew i rzodkiewka to samo. Czyli siew wprost do gruntu. Oczywiście Wy możecie sobie wsiać no nie tylko do gruntu, do gruntu nieosłoniętego, ale też możecie sobie wsiać wprost do pojemników. Nie wiem, to skrzynek. Ja na przykład bardzo lubię uprawę rzodkiewki w skrzynce takiej balkonowej. No bardzo to lubię też, też, lubię uprawiać inne warzywa w pojemnikach, więc więc można sobie siać nie tylko wprost do nieosłoniętego gruntu, ale też do pojemników. Zaraz powiem. Co teraz by można było wsiać sobie pod osłony. Chociaż tutaj warzywa będą się powtarzały, ale też powiem o rozsadach, które już można by trzymać pod osłonami. Ale najpierw tak, sałata, siew na rozsadę i siew bardziej pod osłony, ale właśnie do nieosłoniętego gruntu jest już niezły termin. Chociaż podosłony jest według mnie teraz lepszy i siew na rozsadę też jest świetny termin. No a teraz przy tak wczesnych siewach do nieosłoniętego gruntu, no może być różnie ze wschodami. Seler korzeniowy, siew na rozsadę, bardzo dobry termin. Seler naciowy, siew na rozsadę, bardzo dobry termin. Skorzonera, siew wprost do gruntu. Słonecznik, siew na rozsadę, bo siew wprost do gruntu jeszcze będzie czas. Jeszcze będzie czas później. Według mnie to będzie wtedy później będzie lepszy termin na siew wprost do gruntu. Teraz można zrobić rozsadę i dużo osób właśnie się tak dziwi, że yy, mówi, a rozsada... Słonecznika, a ja z taką rozsadą zdobyłem rekord polski na wielkość, wielkość całego krzaka. Świetnie ta rozsada wyszła. Wbrew temu, co niektórzy właśnie sądzą, że, że, że to źle wyjdzie, że, że coś się stanie, że tylko można przechowywać, przetrzymywać tą rozsadę krótko i zaraz trzeba ją sadzić. To nie jest prawda. Można ją sadzić nawet taką bardzo rozrośniętą, i ja taką właśnie rozsadę sadziłem, i, i no naprawdę były bardzo dobre rezultaty tego. No, i jeszcze tutaj powiem, no, że jak ze słonecznikiem, no zwykle, no, bardzo dobry to jest właśnie siew wprost do gruntu. To gdy ja mam tylko mieć kilka sztuk takich wielkich, no to sobie robię rozsadę, bo według mnie uzyskamy lepsze rezultaty niż siew wprost do gruntu. Aczkolwiek, no jakbym miał siać, nie wiem, z 200 takich tych, no to bym sobie je po prostu wsiał wprost do gruntu. Szaf, siew na rozsadę i wprost do gruntu. Szczypiorek, siew na rozsadę i sadzenie rozsady, no i też bezpośrednie siewy. Szparagi, siew na rozsadę. Szpinak, siew wprost do gruntu. Topinambur, sadzenie. No i tutaj właśnie podkreślam, że ta lista to tylko część z tego co będzie można już siać i sadzić w marcu. No na ten moment, czyli na przełomie lutego i marca właśnie takie siewy i sadzenie polecam. A już za niedługo tych warzyw no, będzie jeszcze więcej i będzie też więcej metod uprawy. No bo na przykład tutaj polecam tylko siewy na rozsadę, a zaraz będą też siewy wprost do gruntu. To właśnie taki przykład. Już się bardzo cieszę, pewnie to słychać w moim głosie, że no już zaraz będzie to, 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 tyle warzyw. Na ah, coś wspaniałego no i dla tych warzyw co wymieniłem to zwykle jest właśnie bardzo dobry czas żeby je teraz uprawiać no choć właśnie lista warzyw w takim, w tym takich niezłych do rozpoczęcia uprawy jest dłuższa bo na przykład nie wspomniałem o arbuzie który polecam siać na przełomie marca i kwietnia lub o pomidorach które polecam siać w połowie marca no bo teraz właśnie tylko mówię ten przełom lutego i marca według mnie w tym czasie. Pomidory? No, według mnie jeszcze jest troszkę wcześnie. Najbardziej polecam pomidory siać w połowie marca. Pod osłonami można wysiewać wprost do gruntu lub do pojemników nasiona bobu, cebuli, fenkułu, grochu, kapusty pekińskiej, kopru ogrodowego, marchwi, pasternaku, pietruszki naciowej, pietruszki korzeniowej, roszponki, rukoli, rzepy, rzodkwi, rzodkiewki. Sałaty, skorzonery, szczawiu, szczypiorku, szpinaku. Można sadzić też cebulę dymkę i czosnek. I można już spróbować zrobić rozsadę pod osłonami: bobu, brokuła, brukwi, brukselki, buraków, cebuli, fenkułu, kalafiora, kalarepy, kapusty, kapusty pekińskiej, karczocha, kukurydzy, pietruszki naciowej, pora, rabarbaru sałaty, słonecznika, szczawiu, szczypiorku. No i tutaj wymieniłem na przykład, nie wiem, kukurydzę, której nie wymieniłem wcześniej, ale chciałem właśnie pod, podkreślić, że już wiele warzyw można trzymać pod osłonami właśnie, e, jeśli chodzi o produkcję rozsady. Dla niektórych to jest właśnie bardzo dobry termin, żeby to trzymać, dla niektórych jest to nie, niezły termin, dla niektórych jest to mo, może i wczesny, ale można trzymać już wiele ro, rozsad. No w, tutaj... Wymieniłem część, ale no, można by zaryzykować nawet je, jeśli chodzi o trzymanie selera, choćby to taki przykład. Wielu innych te, też warzyw, chociaż seler jest taki bardziej ciepłolubny niż choćby, nie wiem, cebula, por, bób i tak dalej. Więc tutaj Wam podałem właśnie tylko część, a no lada moment be, będzie filmik. Lada moment, czyli za kilka dni będzie filmik taki, gdzie marzysz, to może być ostateczny termin na siewy lub sadzenie niektórych warzyw. Będzie też za jakiś czas właśnie o tym taki kompleksowy filmik, już taki bardzo, ale to bardzo kompleksowy, co siać i sadzić właśnie w całym marcu. Dziękuję więc za uwagę, zapraszam do zakupu moich produktów, zapraszam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Prawa, no i do postawienia mi wirtualnej kawy. Pozdrawiam.